Witajcie widzowie w następnym odcinku, nowym odcinku z The Forest, nowej gry na kanale. Może zrobimy z tego serię, jak będzie, jak się wam spodoba i w ogóle. Pierwszy raz w to gram, pewnie wy już to oglądaliście u innych youtuberów. Co mogę jeszcze powiedzieć? Mam nadzieję, że to będzie wspaniała seria, że polubicie ją, że będzie dużo łapek, łapek w górę i może jacyś nowi subskrybenci będą. Wy pewnie to oglądaliście u innych youtuberów, jak mówiłem, czy nie mówiłem. Miesza z tym. Ja tam nie przedłużam. No i co? Zaczynamy przygodę. Survival. Mocniejsi wrogowie bardzo trudno przeżyć. Mocniejsi wrogowie. Trudniej przeżyć. Normalna. Spokojna. Zrobimy sobie na normalnym. Ja w to nigdy nie grałem. Nie wiem. Tam mój brat w to grał. Ale u siebie tam na komputerze, nie u mnie. A się w ogóle dziwię, że ten komputer nie płonie. O dziwo. Wszystko dobrze, ładnie chodzi. O! Co to mamy? Jakaś cutscenka, ale troszeczkę się zacina. Pewnie bym musiał zmniejszyć jeszcze bardziej grafikę. Bo mam teraz na normalnym grafikę. O, leci! Oj, chyba pójdzie z dymem. Oj, poszedł z dymem. O, chyba nasz bohater się podnosi. Co on w ogóle tam zabrał? Bo mogłem... Ja mogłem jeszcze spojrzeć, o Jezu. Dobra. Widzowie, zanim zaczniemy grę... Cienie. Na średnim. Odległość rysowania średnia. Rozszerzenie światła. Świata. Długość rysowania trawy. O! Widzowie, naprawiłem. Mamy dużo FPS-ów. Mamy wszystko, czego nam trzeba i... Czego my tam potrzebujemy najpierw? Jest to? Czekaj, czujesz głód, znajdź... Ale ja zjadłem coś tam od tej stewardessy. No, nie wiem. Nie chcę być tutaj kanibalem. Nie chcę też jeść samej stewardessy, bo to pewnie... Jakoś nie za bardzo. Też pewnie będzie ciężko znaleźć jedzenie. Jak mnie mam. O, coś tam chyba mam jeszcze. Z daleka, daj mi to. Daj mi to. Jeszcze sobie zmniejszymy. To. I to. Czy nie? O, teraz mniej tak jakby klatkuje. Mam jakieś leki, do ekwipunku dali, dwa napoje, tutaj mamy tutaj coś w łazience. Dobra, tu, mam nadzieję, że to się w miarę miło ogląda. Nie wiem, coś jeszcze je będzie w tym samolocie, czy nie za bardzo? Uzjedliśmy to, dobra.
Biegnij, biegnij, biegnij. O, Geronimo. Dobra. Co tym mamy? Co to? O, dobra. Nieważne. Myślałem, że coś tam mnie goni. Samouczek przetrwania. Co to jest? Pierwszy krok. Schronienie myśliwego. 7 patyków. 6 kamieni i 7 kłód. Dobra, to zbieramy. Widzowie, zbieramy. Nie wiem, czy dobrze robię. Jeszcze raz to gram. Dobra. Dawaj. Daj mi. Daj mi. Dobra. Elegancko chodzi gierka. Myślałem, że będzie tu już w ogóle taka katastrofa. Że no nic nie ugramy, ale... O! Oj! Na E podnosimy. Nie mamy jeszcze na kłodę. No tam? Nie? Gdzie ona? G upuszczamy. Gdzie? Bo tu gdzieś miałem jeszcze. Chyba, że tam zniknęła w magicznych okolicznościach, ale chyba raczej nie. Prawda, widzowie? O, nawet już się uspokoiło i w ogóle nie klatkuje. Widzę. O, weźcie napiszcie, czy warto otwierać te skrzynki, czy one tylko raz na... Tylko teraz raz będą. Czy będą cały czas do... Nie da się kucać? O, da się kucać! B. Dobra. I teraz tak. B. A, to my tak budujemy. Dobra, R. Daj mi w tę stronę. I E się stawię. Dobra. Czyli tak. O! Coś potrzebujemy? O, cześć! Nie wiem, to można rozwalić? Aha. Bierzesz kamienie? Nie, to nie da rady, dobra. Nie będę niszczył się kary, bo nie wiem. Czy ja drugą dostanę? O! Cyk, 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 cyk. To jest niestety troszeczkę chyba krwawa gra, z czego mi się zdaje. Nie wiem, co tu mnie czeka w ogóle. Nie oglądałem, nie spoilerowałem sobie. Nie wiem, jak to się gra. Więc wybaczcie, jak coś ominę ważnego. Ptaszek poleciał. Gdzie nasze obozowisko? Tak, dobra. Tu mamy jeszcze kamyczek. Kamyczek, patyczek. Oj. Daj mi, 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 daj mi. Nie mogłem złapać w lecie, nie wiem dlaczego. Da się w ogóle łapać w lecie? Dobra. Jeszcze 3 kłody. Gdzie są kłody? Nie. O! Patyczek. Ile w ogóle tych patyków można mieć? O, tu jest jeszcze jeden. Ciężko to zauważyć. Patyk do ekwipunku. Gdzie on? Kopie. Ja kłód gdzieś zgubiłem. Kłody.
O! Odnalazły się moje te dzieci. Dzieci kłody się odnalazły. Co to? O! Cześć! O! Nawet się nie przywitała. Dobra. Coś tu mamy? Nie. O, weźmiemy sobie patyczek jeszcze. Nie wiem, to on tak jęczy, czy co? O, coś dostałem, nie wiem co. Wiesz co, najgorsze jest to, że jak ja ścinam te sobie drzewo, po pierwsze nie wiem, czy ono odrasta, a po drugie ja w ogóle nie wiem, czy ono zniknie. Dobra. Dobra, trochę drewna mamy. Co dalej? Krok drugi. Małe ognisko. Potrzebne przedmioty. 7 liści, 2 patyki. Dobrze? Daj mi. O! Dobra, tego na razie nie zapalamy, bo widzę, że mogę. Krok trzeci. Mogę zbierać jakieś jagódki dziwne. Te są trujące, te są jadalne. Poszukiwanie żywności. Zachowaj ostrożność. Korzystaj z poradnika i ustal, co jesz, zanim się posilisz. Aha. Schronienie, żywność i woda. Składowanie mamy. Znaczy... Mogę takie coś sobie wybudować? W razie czego? Wiecie co? Ja mam takie nieodparte uczucie, że ktoś mi tutaj stoi nad głową i patrzy, co ja robię. Naprawdę. Ja chociaż tego nie widzę, ale pewnie tak jest. O! Daj mi patyki. Daj mi patyki, gdzie masz patyki? O, tu są patyki. Ja patyków potrzebuję. To jest kurwa. Ja pierdolę, że wystraszyłem, a to on tak krzyczał. Co się właśnie odwaliło? Nie wiem, czy to nawet nie jest horror. Książki przygodowe bardziej niż horrory, ale zobaczymy, jak to będzie. O! Mamy coś do chamcia? Chamcia, niamcia? Dobra.
Chyba C? O nie, mogę jeszcze C użyć. R mogę chyba użyć. No dobra, na razie tym się nie przejmujemy. Zbieramy patyczki na to coś. Nie wiem, czy dobrze robię. Jak mówiłem, pierwszy raz w to gram. Mam nadzieję, że seria się ciepło przyjmie. Aha. To co to za jakiś pstryk było? No dobra, nie wnikamy. Robimy. O, tutaj mamy jakieś chyba jagódki. Chyba. To jest, co to jest? Mogę to wziąć? Ej no, chłopie, no nie wariuj. O, poznaj podstawy trybu przetrwania. Naciśnij B, aby otworzyć podręcznik. Czułeś pragnienie. Znajdź wodę do picia. Też nie wiem, czy powinienem pić tak od razu. Czy się wstrzymywać z tym. Mogę coś tu wziąć? O! Mały kamień do ekwipunku. Odkryto nowe zwierzę. Jakie? Gdzie? No, powiem szczerze. Bierzemy B. Co my tu jeszcze mamy z B? Podstawy. Strona. Jagody. Ale tych jagód nie mogę nigdzie znaleźć. Gdzie one są? Jagody mają kolor... Co? Poczekajcie, bo... Że sobie tak zrobię. O! O! Jagody mają kolor... I dynago, a ich główki są zmieszczone małą koranką. A te wielokrzew. Ciekawe, czy dogoniłbym tą sarnę, żeby ją zjeść. Bo tam raczej nie będziemy kanibalami, ta? Chociaż no nie wiem nawet co, czego się spodziewać po tej grze. Tam jest. Dawaj to. Kur. Gdzie to? Za chuj, jedzenie uciekło. O, to? Co to jest? Chyba tego nie miałem jeść. Co jest w ogóle? Co to za jagoda? A, to jest ta trująca, dobra. Są jakieś tutaj zioła... No cokolwiek, żebym mógł się uleczyć później. Co tu jest? Musimy patrzeć, co jemy najpierw. Tak mi instrukcji nakazali. Mamy co? Znowu te czerwone. A my czerwonych nie chcemy. Dobra. Wiecie co, może pootwieram trochę tych skrzynek jeszcze. Może to będzie dobrym pomysłem. Mam nadzieję, że jakiekolwiek skrzynki jeszcze się zrespawnią. Leki, to pewnie żyćku nam odnawia. Dobra, wiecie co? Ja sobie podejdę jakby do tego ala domku. Co się zapisuje? Zapiszemy.
Mieli, dobra. Jak już jest zapisane. To ja tam na razie no nie będę spał w tym czymś, bo to wcale ochrony nawet nie ma. Ja wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że łapkujecie, subskrybujecie. Że zostaliście trochę na dłużej. Że wszystkim się podoba ci co są. Mam na taką nadzieję. No i następny odcinek może jutro się pojawi, jak się uda. Jeszcze nie wiem o której, ale postaram się, żeby był. Jeżeli no nie będzie, to znaczy, że nie mam czasu, bo albo pracuję, albo coś innego. A ja wam dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia.